Celem naszej terapii zajęciowej jest aktywizowanie naszych mieszkańców do rozwoju, do utrzymania psychoruchowego, aktywnego działania i utrzymania tego zdrowia. To ergoterapia, arteterapia oraz socjoterapia. W ergoterapii zajmujemy się pracą, są to różne formy pracy, na przykład odnawiamy stare krzesła. Było na strychu, tak znaleźli i było takie już zaniedbane, ale trzeba było wziąć i do porządku doprowadzić. Najpierw będzie zabezpieczone jeszcze i później dopiero malowane. Lubię to, takie coś robić. W arteterapii dużo zajmujemy się sprawami plastycznymi, malujemy na drzewie. Teraz jest akurat okres jesienny. Byliśmy zbierać liście, z których robimy bukiety. Wyklejamy różne miseczki, robimy witraże na okna. Pani Stanisławo, lubi Pani przychodzić na te zajęcia? Bardzo lubię. Bardzo lubię i jestem naprawdę ucieszona, jak one są, nie? Zawsze zaczynają się od godziny 9 do 12 przed południem. Mamy zajęcie, każdy coś powie, jest wesoło. Pośpiewamy nieraz i tak wszystko razem. Jest taka jedna wielka rodzina. Opieka jest bardzo dobra. I mamy takie asystentki, które nam pomagają, bo ja chodzę o tym balkoniku, to niejedne rzeczy nie daję sobie radę zrobić. I teraz już jestem trzeci miesiąc tutaj i czekam na przeszczep biodra. W socjoterapii bardzo dużo się spotykamy ze sobą, bo to jest bardzo ważne. Nie czują tego osamotnienia, nie są jakby wykluczeni ze społeczeństwa. Daje im to, myślę, że poczucie bezpieczeństwa. Dobór tych zajęć jest uzależniony od stanu zdrowia mieszkańców. Prowadzimy przy mieszkańcach, którzy są łóżkowi, tak zwanie, terapię popołudniową i to jest przyłóżkowa terapia. Jest to czytanie książek, jest to biblioterapia, słuchanie audiobooków. Terapia manualna odbywa się co najmniej raz w tygodniu. Zależy to od sytuacji, jaka nam się nadarza. W tej chwili właśnie przygotowujemy się do przedstawienia, które będzie się odbywać na Kamieńskich Integracyjnych Spotkaniach Twórczych. Będzie to przedstawienie o historii naszego miasta, które ma już 660 lat. I występują w nim i pracownicy, i mieszkańcy naszego domu. Ściągamy ręce w tył, klatka do przodu, wdech, rozluźniamy wydech. Usprawniamy również kondycję fizyczną. Każdego poranka odbywa się gimnastyka poranna. Od poniedziałku do piątku, każdego rana, zaczyna się o godzinie 7:30. Jest bardzo duża liczba osób chętnych do tej gimnastyki. No wiadomo, poranek z ruchem już daje nam dobry dzień.